Witam wszystkich na moim kanale Sunline Tarot. Ja nazywam się Tarocistka Fortuna. Zapraszam do wysłuchania horoskopu dla wszystkich znaków zodiaku od 2 do 8 lipca. W ten tydzień wyjdziemy radośnie, będzie radosny poniedziałek. Będziemy mieli jakieś nowe pomysły tutaj, nowa droga, krótka podróż może być. Możemy też zaczynać nowe właśnie relacje czy pracę. Tak właśnie, radośnie wejdziemy w nowy tydzień. We wtorek tu już mamy energię kielichów i także możemy tutaj przeprowadzać się, możemy gdzieś się oddalać, możemy jakieś tutaj właśnie przeprowadzki czy wyprowadzki mieć, szukanie nowej pracy, nowej na siebie nowego pomysłu. Będziemy chcieli tak przeszłość zostawić za sobą i mamy chęć zapomnieć, tak, o naszym życiu i iść tam, gdzie, bądź jechać tam, gdzie nas oczy poniosą. Ale jest tu uwaga, aby tu o czymś nie zapomnieć, aby czegoś nie przeoczyć, nie zostawić tutaj jakichś dokumentów gdzieś, czegoś nie zgubić. To tutaj taka drobna uwaga. W środę energia materii, będziemy zamknięci w sobie, z pomysłami, staniemy się tak twardo, będziemy stąpać po ziemi i tutaj właśnie już bardziej tak najważniejsze, tak jak gdyby będą osiągnięcia zawodowe, no ale też i zamknięcie przy tym w sobie. Taki troszeczkę właśnie tutaj może też być zazdrość, bo tutaj właśnie jest widoczna zazdrość o partnera może być. Tutaj taka energia w środę. W czwartek fajny dzień, bardzo sympatyczny. Tutaj zadowolenie, takie miłe wspomnienia przy szóstce kielichów, miłe wspomnienia, poznawanie nowych osób, bądź też z przeszłości wrócimy sentymentalnie, może w powrót do przeszłości, bądź takie wspomnienia, bądź taka karta powrotu, możemy kogoś spotkać właśnie i kontynuować na przykład relacje z kimś, tak, bądź wspomnień, ale zadowolony dzień, takie ogólne zadowolenie i mile spędzony dzień. Tutaj w gronie dzieci nawet może być mile spędzony dzień. To w czwartek. W piątek energia też właśnie spotkania z przyjaciółmi. Możemy otrzymać zaproszenie na ślub bądź na imprezę. Mile spędzony dzień, też tutaj samotni mogą zapoznać do miłości, do przyjaźni kogoś. To jest ogólnie radość, taka karta rozrywki i świętowania. Także dla osób, które są, może coś nie domagają, czy są, to jest powrót do zdrowia, są niekoniecznie w dobrej formie, to jest tutaj w piątek powrót do zdrowia. Dużo radości, dużo fantastycznej energii. W sobotę już tutaj nam się namiesza troszeczkę i będziemy mieli jakieś problemy możliwe, że tu mogą być problemy, nerwowy dzień, tu może być różnego rodzaju stłuczka, tutaj może być problemy, mogą być problemy w domu z prądem w sobotę. Tutaj takie finały jakieś, coś w życiu musi się zburzyć nam, żeby coś mogło powstać nowego. No tak, tutaj właśnie ta sobota taka trochę nerwowa i też w zdrowiu uważajmy na kręgosłup. Tak, a niedziela mamy tutaj energię już zupełnie inną, mamy koło fortuny. To są
raczej dobre niespodzianki, dobre mogą być pieniądze. Tutaj możemy sobie zagrać na loterii, czy w ogóle możemy tutaj, może nas spotkać jakaś niespodzianka, na przykład z przeznaczenia czy podróż. Tutaj jest nowy też właśnie początek, dobre wibracje w niedzielę. Wyciągnęłam tutaj dodatkowe karty, to może być podróż. Tutaj możemy otrzymać także w niedzielę jakiś prezent, możemy tutaj być hojni dla kogoś, ale także i my możemy się właśnie dzielić z kimś. Tutaj taka słodka karta, tu ktoś może nam przynieść coś do domu, jakieś właśnie prezenty, jakieś tu może ktoś nam coś dać, my możemy komuś dać taki dzień w niedzielę bardzo sympatyczny, możemy jechać właśnie z wizytą, dużo przemieszczeń, dużo radości w tą niedzielę, kochani moi. Bardzo sympatycznie to wszystko wygląda, oprócz soboty, która będzie takim dniem nerwowym. Co mamy tutaj od aniołów? Uzdrawianie z aniołami. Mamy kartę naturę. To bardzo ważne, abyś samotnie spędzał czas na łonie natury. Nawet 5 minut w ogrodzie jest dla Ciebie teraz uzdrawiające. Przez tę kartę aniołowie proszą Cię, byś miał więcej kontaktu z naturą, najlepiej codziennie. Karta może również oznaczać, że byłbyś szczęśliwszy mieszkając na wsi. Jeśli się zastanawiałeś nad wyprowadzeniem się z miasta, ta karta jest dodatkowym potwierdzeniem. Twoi aniołowie natury pomogą Ci odkryć i wyrazić Twój talent. Pozwól im pomóc sobie przez spędzanie większej ilości czasu w kontakcie z naturą. Uwielbiam być na świeżym powietrzu, uwielbiam naturę, kochani moi. I uzdrawianie z Rafałem, Archaniołem Rafaelem. Dobry Boże i drogi Archaniele Rafaelu, pokierujcie mną tak, by umożliwić mi kontakt ze specjalistami najlepiej przygotowanymi do radzenia sobie z zaistniałą sytuacją. W tym tygodniu możemy mieć sytuację i zasięgnijmy trudną, zasięgnijmy drugiej opinii. To jest bardzo ważne, aby pamiętać o tym, nie polegać na jednej opinii. Czasem to jest wskazówka bardzo dobra. Kochani, życzę wspaniałego tygodnia, przysyłam fantastyczną energię, dużo zdrowia, dużo uśmiechu i radości wszystkim. Pozdrawiam serdecznie, do następnych filmików.